Witajcie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj ze mną takie oto maleństwo. Siłowniki do bramy skrzydłowej M-House WG20S i kilka osprzętów do tego. Zapraszam na film. Te osoby, które śledzą nas na Facebooku, widziały kilka dni temu, że umieszczałem zdjęcie naszej bramy, tak naprawdę bramy do naszego domu oraz do domu szwagra, do firmy szwagra, i były tam tylko słupki. Szukaliśmy rozwiązania do bramy właśnie dwuskrzydłowej, dosyć ciężkiej, ponieważ na razie będzie to brama kuta, stalowa, i szukałem rozwiązania, które po prostu tam zastosujemy. Porozmawiałem też z kilkoma osobami i praktycznie po tym jakimś takim researchu zdecydowaliśmy się na taki oto właśnie zestaw M-House WG20S z kilkoma dodatkami. Praktycznie tutaj producentem jest firma Nice, ale ten zestaw jest dedykowany jakby do montażu samodzielnego. Mi na tym zależało. Nie to, że mam zbyt dużo czasu i chcę się wszystkiego chwytać sam, ale przy takich instalacjach lubię gdzieś tam troszeczkę się znowu douczyć, więc zdecydowałem się właśnie na zestaw do samodzielnego montażu. Dobierając taki zestaw, chyba kluczowym jest właśnie zawsze rozpiętość skrzydeł tych takich bram oraz waga. Ten zestaw jest dość spory, ponieważ jedno skrzydło może być do 4,5 metra i waga do 450 kg, więc mamy tutaj jeszcze nawet zapas. Później ta brama docelowo będzie trochę wymieniona. Podziałamy w drewnie, co na pewno też zobaczycie. A na razie co? Możemy się brać za rozpakowanie tego opakowania. Troszeczkę Wam o tym opowiem, a później przejdziemy pewnie w jakimś kolejnym ujęciu do samego montażu. I jeszcze na koniec również Wam opowiem. Właśnie, nóż, słuchajcie, nóż tylko wezmę. Tak to jest, jak mam. Jestem zawsze, mam nóż przy kieszeni, przy spodniach, a dzisiaj inne spodnie i brak noża, odczuwalny. Całkiem spore to opakowanie i całkiem wagowo też spore. Dobrze. Aha, tutaj przy wyborze również miałem świadomość taką, że jest to brama, która będzie prowadziła do dwóch firm. Więc pewność działania tych siłowników musiała być naprawdę stuprocentowa. Nie mogłem tutaj ryzykować, żeby kupić coś, nie wiem, niesprawdzonego. A że ja się zobligowałem tutaj w rodzinie, powiedzmy, tym zająć tym tematem, więc wiedziałem, że nie mogę tutaj dać ciała. Dobrze, spróbujemy to wyciągnąć. Dobra, nie tak. Patrzę, jak to wysunąć. Dobra. Rozetniemy. No właśnie. Dobrze, jest instrukcja. Na pewno się przyda. Ja z automatyką również miałem troszeczkę do czynienia. Już przy czasie budowy domu, czy przy instalacji alarmowej. Dobra. Więc tutaj również pewnie będę chciał później rozbudować ten system.
o jakieś dodatkowe opcje. Spróbuję to również podłączyć do centralki alarmowej, więc tam troszeczkę będzie to bardziej zaawansowane niż standardowo. Jakie są składowe takiego zestawu? Co tutaj tyle waży? Serce całego zestawu, M-House, centralka. Rzecz pierwsza, bez którego nic się tu nie będzie działo. Tutaj są jakieś tworzywowe elementy. Nie wiem, co to jeszcze jest. Lampka alarmowa. Oczywiście ważna sprawa, żeby nie zrobić komuś krzywdy. No i właśnie, jeszcze u mnie tym bardziej ja nie będę widział bramy w czasie zamykania, ponieważ ona od naszego domu będzie, no nie wiem, jakieś 100 czy troszeczkę więcej metrów, więc tym bardziej na bezpieczeństwo muszę tam zwrócić uwagę. To, nie wiem, czy nie fotokomórki. I sporo jakichś metalowych kątowników, elementów, łączników i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dość sporo. Są też dwa piloty. No i oczywiście ramiona, bo to chyba one będą najwięcej ważyć w tym opakowaniu. Duża śruba. Raczej trapezowa. Oczywiście jest możliwość wysprzęglenia tego zestawu, czyli jeśli nie byłoby napięcia, chociaż tutaj też również zaniki napięcia przewidziałem, to zawsze można wysprzęglić to ręcznie i otworzyć bramę bez zasilania. Dobra, to na razie włożę. Lekko przesunę, no, żeby nic nie spadło. I jeszcze jedno opakowanie, które zawiera kilka akcesoriów dodatkowych, które również zamówiłem. Jak wiecie, mieszkamy w małym lasku, ale jest to, że tak powiem, posesja nie będąca nawet we wiosce, dlatego tutaj mamy na przykład linię napowietrzną. Czasami wyłączają nam prąd. Dlatego też domówiłem taki element, czyli to jest dokładnie, się to nazywa PR1. Jest tu akumulator, więc zasilanie akumulatorowe również będzie w razie zaniku napięcia. Co jeszcze? Domówiłem jeszcze dwa dodatkowe piloty, ponieważ będzie obsługiwane to przez więcej osób. I co jeszcze? I w sumie widzę, że tutaj są jeszcze fotokomórki, które można domówić do mniejszych zestawów. To są fotokomórki PH100, karta gwarancyjna. Dobrze. I może jeszcze założymy jeszcze jedna lampa alarmowa. To będzie lampa, którą możliwe, że założymy w pobliżu gdzieś domu. To znaczy, zależało mi właśnie na tym, żeby również z domu widzieć, że nie wiem, na przykład szwagier zamknął bramę. Więc mając kilka pilotów, trzeba będzie przewidzieć naprawdę wiele możliwości. Jedna osoba zamyka, nie wiem, również takie sytuacje, gdzie będzie to później podpięta pod centralkę, brama będzie się zamykała na przykład o określonej godzinie i wtedy będzie kilka warunków tam, czyli godzina, któraś wybija, brama się zamyka, ale nie od razu. Najpierw fotokomórki muszą przestrzelić bramę, czy na przykład coś w niej nie stoi. Czasami zdarzają się tu jakieś tiry długie, więc wtedy najpierw sprawdzane jest, czy fotokomórki są otwarte, czy zamknięte i zaczynają domykać. Jeśli wszystko jest ok, no to zamknięcie. Jeśli na przykład w tym momencie ktoś dotknie bramę, tutaj również te siłowniki, czy ta centralka ma opcję amperometryczną, nie, siłowniki będą miały tą opcję,
sprawdzą, czy na przykład coś nie stoi na przeszkodzie. Jeśli tak, no to otwarcie. Również ten zestaw posiada funkcję furtki. Też mi na tym zależało. Czyli możemy, ta opcja jest praktycznie, ta funkcja jest w dwóch opcjach. Możemy otwierać bramy do 45 stopni, skrzydła bramy do 45 stopni oba, lub też druga opcja, jedno skrzydło jest pasywne, a drugie aktywne, drugie otwiera się wtedy na 90 stopni. Jest jeszcze, są tutaj krańcówki wbudowane, czyli nie trzeba dawać dodatkowych krańcówek w pozycji otwartej. To wszystko tutaj jakby z automatu się zrobi. Spore wyzwanie przede mną, ale takie rzeczy lubię. 1-2 dni, troszeczkę człowiek poczyta. Później oczywiście jakby mam do dyspozycji w M-House, również technik jest, można zadzwonić i się dopytać, jeśli będą jakieś wątpliwości. To wszystko. Biorę instrukcję do domu, siadam na tarasie, czytam, a później zabieramy się za montaż. Zapraszam. Montaż.
domyk, skrzydło prawe i po paru sekundach rusza za nim skrzydło lewe. Widzieliście, na końcu filmu również montowałem akumulator. Celowo w tym momencie nie mam podłączonego jeszcze zasilania, a jak widzicie, wszystko działa, więc od razu kwestia sprawdzania UPS-a. Ta pierwsza część tej realizacji dobiega końca. Pierwsza część, ponieważ będę chciał to później zrobić bardziej inteligentne, podpiąć to do centralki alarmowej i tam ponastawiać różne warunki czasowe, czy jakieś kalendarzowe i tak dalej. To będzie można zrobić naprawdę fajnie. A na razie niezmiernie się cieszę naprawdę, że to wszystko działa i udało mi się samodzielnie to wykonać, połączyć. Tutaj nie widzicie, ale lampka z drugiej strony słupka świeci. Fotokomórki również żeśmy sprawdzili. Nie wiem, opcje jeszcze domykania czy otwierania tej furtki. Również to działa, ale to muszę pobawić się później z pilotem i zobaczyć, która funkcja jest pod którym klawiszem. Przycisków kablowych na razie nie zasypuję, ponieważ tu jeszcze może mi się właśnie będę chciał jeszcze wykorzystać to, żeby położyć jeszcze jakieś przewody, czy też z jednej strony przęsła na drugą. Nie wiem, wolę to na razie zostawić i tego jeszcze nie zasypywać. Co mogę powiedzieć o samym montażu? Na pewno można to podzielić, nie wiem, na dwa, może nawet na trzy etapy. Pierwszy etap nawiercania i montowania tych wszystkich elementów na słupkach. I to chyba mi zajęło najwięcej czasu. Twarda stal, połamałem ze dwa gwintowniki. Za szybko to chciałem zrobić, więc to zajęło mi chyba najwięcej czasu. Później montaż tych samych elementów na przęśle czy na słupkach, to już jest naprawdę mechanicznie bardzo prosta sprawa. I elektronika również, myślę, że naprawdę każdy laik sobie z tym może poradzić. Dużym ułatwieniem tutaj jest taki system EC Bus. Złącza oznaczone tym symbolem, możemy, tam nie ma biegunowości. Jeśli mamy dwa przewody, możemy je zamiennie stosować. System sam rozpozna te elementy dołączone do tego złącza i nie możemy się pomylić, więc naprawdę duże ułatwienie. Ja jestem niesamowicie zadowolony, że to działa. Udało mi się, słuchajcie, przebrnąć przez kolejny temat, powiedzmy takie małe wyzwanie. Także naprawdę niesamowicie się cieszę. Na dzisiaj kończę. Jak macie jakieś pytania co do tego całego systemu, śmiało piszcie. Na gorąco będę w stanie Wam odpowiedzieć. A ja już myślę, jak to rozbudować o kolejne elementy. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.